Do sytuacji kobiet w Polsce dyskusja jutro w Strasburgu. Jubileusz 35-lecia tygodnika Solidarność w rodzinowej gali wziął udział prezydent. Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosi laureata tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Piotr Topoliński. Parlament Europejski w głosowaniu opowiedział się za debatą o projekcie zaostrzenia przepisów o aborcji w Polsce. Frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, wnioskowała o wycofanie debaty z porządku obrad. W imieniu frakcji poseł Ryszard Legutko przekonywał europosłów, że zaplanowana na środę debata jest niedopuszczalna, bowiem w traktacie europejskim jest zapisane, że w kwestiach nieregulowanych układem wszelkie kompetencje należą do państw członkowskich. W traktacie, jak mówił, nie ma słowa o aborcji. Poseł Legutko stwierdził, że wszelkie działania parlamentu mają w tej materii charakter pozaprawny. Szwedzka posłanka Marlin Björk z frakcji Zjednoczonej Lewicy Europejskiej była innego zdania. Podkreśliła, że parlament ma prawo poruszać te kwestie. Według niej nie może być zgody na to, by kobiety w Europie nie miały prawa do własnego ciała. Jeśli mówi się o prawach człowieka, to można mówić o prawach kobiet. Przekonywała szwedzka posłanka. Debata odbędzie się w środę po południu. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Heber. Przedstawiciele najwyższych władz państwowych, byli redaktorzy naczelni pisma oraz jego dziennikarze i sympatycy, a także działacze Solidarności uczestniczyli w urodzinowej gali tygodnika Solidarność. Prezydent Andrzej Duda mówił, że tygodnik w pierwszym numerze pisał o sprawach, które i dziś są ważne. Mówiono o sprawiedliwości, mówiono o godności, mówiono o szacunku dla pracownika, mówiono o Polsce, która ma być Polską sprawiedliwą, dbającą o swoich obywateli. Wiceprezes Polskiego Radia Jerzy Kłosiński, który w trakcie gali otrzymał statuetkę 35-lecia tygodnika Solidarność, wspominał czasy, kiedy był redaktorem naczelnym periodyku. Przez ponad 13 lat kierowałem redakcją tygodnika Solidarność i zawsze oczekiwałem takich przemian społecznych w kraju, które doprowadzą do tego, że powstanie rząd prawy i odpowiedzialny. Cieszę się, że doczekałem tych czasów. Pierwszy numer tygodnika Solidarność został wydany 3 kwietnia 1981 roku. Wydrukowano 37 numerów. Pismo zostało reaktywowane w czerwcu 1989 roku pod kierownictwem Tadeusza Mazowieckiego. Drugim redaktorem naczelnym został Jarosław Kaczyński. Prezydent Władimir Putin zawiesił udział Rosji w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącym utylizacji plutonu. Jednocześnie Moskwa poinformowała, na jakich zasadach jest gotowa wznowić ważność umowy. Według rosyjskich mediów pierwszym warunkiem ma być zmniejszenie amerykańskiej obecności wojskowej na terytorium tych państw, które przystąpiły do NATO po 1 września 2002 roku. Waszyngton powinien również zrezygnować z, jak to określono, nieprzyjaznej polityki wobec Moskwy. Chodzi o zniesienie tzw. ustawy Magnickiego, która zabrania udzielania wiz wjazdowych do Stanów Zjednoczonych rosyjskim urzędnikom podejrzanym o łamanie praw człowieka oraz o unieważnienie tych punktów amerykańskiej ustawy o wsparciu Ukrainy z 2014 roku, które Rosja uważa za wrogie. Kreml chce również, aby Stany Zjednoczone wycofały się z sankcji nałożonych na Rosję. Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył, że zawieszenie przez Rosję porozumienia w sprawie utylizacji plutonu to sygnał dla Amerykanów, że rozmawianie z Rosją z pozycji siły i sankcji nie da żadnego efektu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Porozumienie zostało ratyfikowane w 2010 roku przez Siergieja Ławrowa i ówczesną sekretarz stanu Hillary Clinton. Na jego mocy obie strony zobowiązały się zniszczyć 34 tony plutonu służącego do produkcji broni atomowej. Przed południem poznamy laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Nazwiska nagrodzonych naukowców ogłosi Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Nagroda Nobla zostanie przyznana po raz 110. Polka Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1903 za badania nad promieniotwórczością. W ostatnich latach nagrodę przyznano naukowcom za wynalezienie niebieskiej diody, za badania nad cząstkami elementarnymi, neutrinami, czy za obliczenia dotyczące
dotyczące rozszerzania się wszechświata. Były też niespodzianki. Brytyjczyk Joseph Thomson otrzymał Nobla z fizyki za to, że dowiódł, iż elektron jest cząstką, a jego syn George za to, że udowodnił, iż elektron jest falą. Ogłoszenie nazwisk dzisiejszych laureatów o 11:45. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Od rana pada na południu, pochmurno w środkowej części kraju. Słoneczny poranek nad morzem. Na termometrach teraz od 6 stopni w Suwałkach do 12 w Warszawie, Rzeszowie i Katowicach. Wtorek w dużej części kraju deszczowy. Temperatura maksymalna od 10 stopni w Suwałkach do 12 w Warszawie i 15 stopni w Szczecinie. Ciśnienie rośnie teraz w stolicy 1008 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Witamy w Westworld. Bez zasad, bez instrukcji. Wszystko stoi przed tobą otworem. Możesz być kimkolwiek zechcesz. HBO przedstawia. To nie plac zabaw, to cały świat. Wydaje mi się, że z tym światem jest coś nie tak. Anthony Hopkins w nowym serialu produkcji HBO. Westworld. Już teraz oglądaj premierowy odcinek bez abonamentu online w HBO Go. Produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani magister, chciałabym olej z wątroby rekina. Który jest najlepszy? Polecam suplement diety Preventic. Dobrze, z tym, że ostatnio miałam 120 kapsułek, a tu jest 60. 60, ale z podwójną dawką. Preventic, edycja specjalna. Dzięki podwójnej dawce 500 mg odpowiada aż dwóm standardowym kapsułkom oleju z wątroby rekina. Ale to nie wszystko. Preventic jest jeszcze wzmocniony bezzapachowym czosnkiem. Widzi pani, kapsułka kapsułce nierówna. Ten Preventic ma dwa razy tyle oleju i jeszcze czosnek. Nigdy tak nie porównywałam. Poproszę Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Załatwione? Sprawdzimy. Klimatyzacja jest? Tak jest, panie prezesie. Radio z Bluetooth jest? Tak jest, panie prezesie. Drzwi przesuwne są? Tak jest. Nie ma teraz. A czy z niską ratą? Z niską ratą. Tak jest. Ty też rozkręć swój biznes na bogato z niską ratą. Dzięki szerokiej gamie modeli Forda Transit. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty na bogato wyposażonego dostawczyków Forda Transit Courier. Już za 282 zł netto miesięcznie w Ford Leasing opcje. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. To była reklama. 8 po 8. Poranek w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Aleksandra Kozera, witam ponownie. Jest wtorek, 4 października. Przed 8:30 porozmawiamy o sporcie. Odwiedzi nas Rafał Bała, to o 8:20, a już teraz w studiu jest Dominik Oleński. A to znak, że będziemy mówić o ekonomii. Informacje gospodarcze. Rząd zapoznał się dziś z informacją na temat korzyści i kosztów dla Polski wynikających z umowy CETA o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą. To miliardy dodatkowych euro rocznie dla krajów unijnych, mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. Wyliczyli eksperci, że ta umowa między Unią Europejską, a więc także Polską, a Kanadą, przyniesie krajom Unii Europejskiej około 6 miliardów dodatkowych pieniędzy rocznie z tytułu tej handlowej współpracy. Ja myślę, że warto to zawalczyć. Z powodu powszechności używania GMO w Kanadzie umowa CETA jest szczególnym zagrożeniem dla polskiego rolnictwa. Inne są też standardy bezpieczeństwa żywności, mówi Marcin Wojtalik z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. W umowie CETA sformułowany jest postulat, aby dążyć do opierania się o dowody naukowe przy dopuszczaniu żywności do obiegu. Jest to bardzo podobne sformułowanie, które jest przejawem amerykańskiego sposobu myślenia o dopuszczaniu żywności do obiegu. W Europie panuje zasada ostrożności, która mówi, że żywność może być dopuszczona do obiegu wtedy, gdy jest udowodnione, że jest ona nieszkodliwa. Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów ma przyjąć stanowisko w sprawie tej umowy. Zmiany w zakładowych funduszach świadczeń socjalnych czy funduszu pracy oraz umorzenie pożyczek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to część zmian, które ma wprowadzić ustawa około budżetu.
gotowa. Dzisiaj projektem zajmie się też rząd. Komentuje Kamil Maliszewski, analityk domu maklerskiego mBanku. Chodzi o około 2 miliardów złotych. W sytuacji, kiedy deficyt na rok 2017 ma wynieść około 60 miliardów, no to jest to kilka procent. A tymczasem Sejm rozpoczyna dziś pracę nad obywatelskim projektem ustawy zakazującej handlu w niedzielę. Alfred Bujara z Solidarności liczy na szybkie przyjęcie ustawy. Myślę, że dzisiaj mamy dobrą koniunkturę polityczną do wprowadzenia tej ustawy. Mamy również dobrą koniunkturę gospodarczą. Zgodnie z projektem wyłączone z handlu w niedzielę mają być m.in. stacje benzynowe, piekarnie, sklepy na dworcach kolejowych oraz sklepy osiedlowe, jeżeli za lada ustaną ich właściciele. Specustawa zwalczająca skutki wirusa ASF działa. Prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński podkreśla, że trzoda chlewna jest skupowana od hodowców regularnie. Za mięso producenci otrzymują zbliżone stawki do rynkowych. Szacujemy, że już około 25 tysięcy, może już nawet 30 tysięcy zostało skupionych w ramach tego działania. Te mięso jest składowane na razie w chłodni. Dziś jest to już około 35% założeń specustawy. Mięso przeznaczone będzie do produkcji pasztetów i konserw dla sektora finansów publicznych. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dwudniowe posiedzenie, na którym zapadnie decyzja o wysokości stóp procentowych. Zdaniem większości ekonomistów stopy pozostaną na dotychczasowym poziomie. Obecnie podstawowa wynosi 1,5%. I czas na kursy walut o poranku. Euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,84, frank szwajcarski 3,94, a kurs funta brytyjskiego to 4,92 zł. Tak słaby funt to efekt ogłoszenia przez brytyjską premier wstępnych dat wychodzenia jej kraju z Unii Europejskiej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Polskie Radio 24. Felieto. A w studiu Andrzej Stankiewicz z portalu Onet. Szanowni Państwo, jedni organizują czasem marsze, inni białe msze. Nie zamierzam dziś Państwa przekonywać do tego, jak powinno wyglądać prawo dotyczące przerywania ciąży. Sądzę, że każdy ma na ten temat wyrobione zdanie i w tej aborcyjnej wojnie nikt nikogo do niczego nie przekona. Na konflikt dotyczący aborcji chcę spojrzeć inaczej, od strony polityki. Czy to świętokradztwo? Być może, ale zwracam uwagę, że decyzje dotyczące tego, czy kobiety będą mogły przerywać ciążę, podejmują właśnie politycy. A oni poza wiarą, ideologią i etosem kierują się także zwyczajną polityczną kalkulacją. Weźmy Platformę. Ostatnio rozmawiałem z kilkoma politykami z samej wierchuszki tej partii. Usłyszałem jasny komunikat. Wycofujemy się z wojny o Trybunał. Ta sprawa już wyborców znużyła. Teraz tematem jest aborcja i w to będziemy się mocno angażować. Efekty było widać podczas niedzielnej konwencji Platformy. Grzegorz Schetyna zaproponował wpisanie do konstytucji obecnych przepisów obowiązujących od 1993 roku i zwanych kompromisem aborcyjnym. Zwróciłem uwagę moim rozmówcom z Platformy, że są w trudnej sytuacji. Ci, którzy organizują czarne marsze, w zdecydowanej większości chcą liberalizacji prawa aborcyjnego, ci zaś, którzy chodzą na białe msze, chcą jego zaostrzenia. W tej sytuacji trudno zbić kapitał polityczny na obronie kompromisu, którego żadna z tych najgłośniejszych grup po prostu nie chce. Moja intuicja się potwierdziła. Kiedy podczas sobotnich protestów do ubranych żałoby niewiast zaczęła przemawiać posłanka PO Joanna Mucha, ubrana w mocny czarny golf i taką szkurtkę typu ramoneska, usłyszała krzyki: gdzieście byli przez 8 lat? Tłumowi nie chodziło o to, że Platforma przez 8 lat nie broniła kompromisu aborcyjnego, bo akurat konsekwentnie go broniła. Tłum krzyczał z wyrzutem, że przez 8 lat Platforma prawa nie zliberalizowała, bo rzeczywiście w ramach obrony kompromisu odrzucała projekty ułatwiające aborcję. W tej sytuacji, co pokazują sondaże, w siłę rośnie Nowoczesna. To w tej partii spośród wszystkich obecnych dziś w Sejmie ugrupowań najczęściej pojawia się postulat wprowadzenia ułatwień do aborcji. Szkopu w tym, że to wpycha Ryszarda Petru w ręce antykościelnej lewicy, a w Polsce trudno wygrać wybory na ostrym starciu z Kościołem. Ale zmiana prawa aborcyjnego jest najbardziej ryzykowna dla PiS. Głosowania w Sejmie pokazały, że Jarosław Kaczyński nie panuje nad sporą częścią klubu PiS, która prze do wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji. W tej jednej kwestii posłowie PiS się Kaczyńskiego nie boją. Ważniejsze są dla nich własne poglądy lub relacje z lokalnymi biskupami. To moment prawdy dla lidera PiS. Jarosław Kaczyński może ulec presji ultrakonserwatystów i drastycznie ograniczyć aborcję, ale ryzykuje utratę poparcia społecznego. Sondaże już pokazują wyraźne spadki notowań PiS. Może też wyrzucić projekt zakazujący aborcji do kosza, ale to oznacza starcie z Kościołem.
Widać wyraźnie, że Kaczyński się pogubił. Z jednej strony nie potrafił zatrzymać projektu zakazującego aborcji, z którym sam się nie zgadza. Z drugiej nie może też wysłać jednoznacznego sygnału, że PiS stoi po stronie kompromisu aborcyjnego. Efektem jest chaos. Każdego dnia politycy PiS bliscy Kaczyńskiemu mówią co innego. Albo że przygotują własną wersję nowego kompromisu aborcyjnego, albo że jej nie przygotują. Tak jak podczas wojny o Trybunał Kaczyński sam sobie wygenerował ruch sprzeciwu w postaci KOT, tak teraz wyprowadził na ulicę dziesiątki tysięcy kobiet w czerni. To politycznie bardzo trudna sytuacja dla PiS. Wszak trudniej walczyć z kobietami w żałobie niż z mocno dojrzałym hipisem z kitką. Kaczyński zdaje sobie sprawę, bo czuć to w wypowiedziach najbliższych mu ludzi, że nadmierne dokręcenie aborcyjnej śruby wywoła społeczną furię i otworzy drogę do władzy liberałom i lewicy, a oni wprowadzą całkowitą wolność przerywania ciąży. Co zatem zrobi lider PiS? Wygląda na to, że sam jeszcze nie wie, choć skłania się do częściowego zaostrzenia prawa. Gdyby żył Lech Kaczyński, nigdy by na to nie pozwolił. Dziś jednak wszystko jest możliwe. Do usłyszenia. Felieton przygotował dla Państwa Andrzej Stankiewicz z portalu Onet. Jest kwadrans po ósmej. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ulewami w centrum i na południu kraju. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnym deszczem dla województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego, a pierwszego stopnia dla województw lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, opolskiego i dolnośląskiego. Na wybrzeżu będzie wiał silny wiatr. Moskwa wyraziła ubolewanie po decyzji Stanów Zjednoczonych o zawieszeniu dialogu w sprawie ustanowienia rozejmu w Syrii. Jednocześnie rosyjski MSZ zarzucił Waszyngtonowi niewykonywanie wcześniejszych ustaleń dotyczących Syrii. Wykrycie mechanizmów dotyczących autofagii i komórek to sukces, za który przyznano tegoroczną Nagrodę Nobla w medycynie. Otrzyma ją Japończyk Yoshinori Ohsumi. Dziś poznamy laureatów tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. Przed południem nazwiska wyróżnionych naukowców ogłosi Królewska Szwedzka Akademia Nauk. No ale tych klas jest dużo, to po pierwsze, ale po drugie, jakaś pieczniejsza szkoła. Lepiej zrozumieć Europę. Euroservice. Anna Jabłońska, zapraszam. Nie będzie oddzielnej umowy między Unią Europejską a Danią w kwestii Europolu. Tak zapowiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Franz Timmermans w ubiegłorocznym referendum, by przyjechały i znowu jadą. Się we współpracy z Europejskim Urzędem Policji, czyli Europolem. Komisja Europejska przeprowadziła na specjalną umowę Danii w tej sprawie, co wiąże się z wieloma implikacjami, mówi dr Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Przede wszystkim będzie miało to negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa Danii i skomplikuje jej współpracę z Europolem przy wymianie danych na temat przestępczości transgranicznej, na temat terroryzmu. Dania jest członkiem strefy Schengen, w związku z tym ma otwarte granice z innymi państwami strefy, co oczywiście ułatwia działalność przestępcom czy terrorystom, którzy chcieliby się przemieszczać na terytorium strefy. Jeśli Dania będzie wyłączona z tej ścisłej wymiany informacji między państwami członkowskimi, oczywiście będzie miało to negatywny wpływ. Wydaje mi się, że współpraca z Danią zostanie zachowana. Nie będzie ona po prostu współpracą tak ścisłą jak dotychczas. Od stycznia przyszłego roku Europol z agencji międzyrządowej stanie się agencją ponadpaństwową. Mieszkańcy Danii w referendum zagłosowali za utrzymaniem niezależności ich kraju i zachowaniem status quo, jeśli chodzi o współpracę w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych zgodnie z traktatem lizbońskim. Czy to oznacza, że Duńczycy nie będą już mogli korzystać z baz Europolu? Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ma się spotkać w tej sprawie z premierem Danii Larsem Rasmussenem. Berlin, Praga, Bratysława i na koniec Budapeszt zakończył się drugi kulinarno-kulturalny projekt Eat Poland. Przez ostatni tydzień w niecodziennych lokalizacjach europejskich miast osoby związane ze światem gastronomii, kultury oraz lokalni dziennikarze byli zaproszeni na wyjątkowe kolacje. Pokazywały one nowoczesne oblicze polskiej kuchni, mówi Monika Brzewczy, pomysłodawczyni projektu. As a starter, we served sourdough bread with homemade
goat's butter and grated goat's shoulder in Germany. Staram się pokazać kuchnię tradycyjną, polską kuchnię, ale w nowej odsłonie, która naprawdę może zachęcić, może być konkurencyjna dla innych kuchni europejskich czy światowych, lżejszą, dużo bardziej kolorową, no i taką awangardową na pewno. Jarosław Bajaczyk pełni obowiązki dyrektora Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Bardzo naprawdę cieszymy się, że ten projekt zawitał też do Budapesztu. Budapeszt no, ma pozytywną renomę, jeśli chodzi o gastronomię, także to, że teraz my jako Polacy mamy okazję pokazać, że w Polsce naprawdę też na tym terytorium bardzo dużo się dzieje, to jest bardzo pozytywne i myślę, że to długookresowo wpłynie naprawdę dobrze na nasz wizerunek. Celem projektu Eat Poland poza odkryciem nowoczesnego oblicza polskiej kuchni była również promocja lokalnych polskich produktów oraz wzajemne poznanie poprzez rozmowę przy stole nie tylko o kuchni. A sam projekt podczas poprzedniej edycji objął kolację w krajach regionu Morza Bałtyckiego. To był Euroserwis w Polskim Radiu 24. Na kolejny zapraszam jutro o godzinie 8.16. A 21 minut po godzinie 8. Sportowe wydarzenia dnia. A w studiu zgodnie z zapowiedzią Rafał Bała zaczynamy od piłki nożnej i zgrupowania biało-czerwonych. No wiesz, pełno żydostwa jest w sądach, pełno żydostwa jest w Ministerstwie Kultury. To już w sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie, 3 dni później na nie tym wiedzą, że jest Kinani, ale oni dopiero zaczynają zauważać, że ten Kinani jest. Reporter Tomasz Kowalczyk. Piłkarze reprezentacji Polski przez cały dzień przyjeżdżali na zgrupowanie, jak zapewnia dyrektor drużyny narodowej Tomasz Iwan. W większości przypadków mieli powody do dobrego no wiesz, ja ci coś powiem. Więcej człowiek wie, gdzie więcej może pójść. Tytuły to od tego, są od tego, że człowiek może więcej wiedzieć, gdzie się więcej udać. No. W większości przypadków bo człowiek, który nie ma tytułu, to może mieć prawo, ale może nie chcieć atakować, bo po prostu się nie chce. Dlatego, że nie wie, bo mu się nie chce po prostu. Jak ktoś nie ma tej wiedzy, to nie ma radości, że ktoś osiągnął, że ktoś załatwił na drodze, to jest ludzkie, normalne, możliwe w zasięgu ręki. Wola walki, no wystarczy jedno wygrać, to wola walki rośnie. Miejsce w klubie, więc żona to nawet chyba całkiem nieźle. Po raz pierwszy na zgrupowanie kadry stawił się Damian Dąbrowski, pomocnik Krakowi. Wczoraj taki zwycięstwo w lidze, to na pewno mnie cieszy i pozytywne nastroje przed tym zgrupowaniem. Jeżeli dostałem powołanie, to w jakimś sensie trener chce mnie sprawdzić, chce mi zaufać i teraz pałeczka po mojej stronie, żeby dobrze się pokazać, żeby zaklimatyzować i zobaczymy. Ja będę zadowolony z takiego wolnego przesuwania się w tej hierarchii, czy od razu coś tutaj ja to zawsze Jankowi mówiłam, że dla mnie Żydówka jakaś cicha, uległa, a jak on zaczął mówić o tej Rodowicz, Żydówie, że ona wrzeszczy, ja mówię, to jest niesamowite, że ona jest przedstawicielką właśnie tych, które wrzeszczą, które są głośne, które są, domagają się, są krzykliwe i są nieznośne. Ale dla mnie to Żydówka nie wie, że ona ucha. Że taka cicha jest. Na początku warto, żeby ktoś. Ale to dlaczego? Dlatego, że w Anglo-Ameryce Białystok nie było takiej wiedzy, bo w ogóle nie było takiej potrzeby. Oni przepędzili do Łodzi. Jak Anna Romanowicz pisała kabaret, Białystok miłości moja, to ajajajaj, Giwałt i do Łodzi prosto. Także tam nie ma żadnych Żydów. Tam może jak ktoś jest, to są resztki, to są szczątki. I może tylko zwoływać tych Żydów. To już jak byliśmy na 4 lata temu na Melchiora, to wystąpił klezmerski zespół, ale to po prostu jakieś zwoływane było, nie wiadomo skąd. Ostatnio zamontowało spektakularne zwycięstwo wicemistrzów w FC. Tam to tylko mówili od dziecka, że do beczki po gwoździami do wewnątrz wrzucą
młode dziecko i trulają z górki, wypijają krew, krew zwierząt. No ale to świadczy o tym, że ten temat był obcy. To tak samo jak święta Helena miała skrzynię, a według katolików miała krzyż. A okazuje się, że legenda mówi, że ona nigdy do tej skrzyni nie zaglądała, nikt nie zaglądał. Dlaczego? Dlatego, że ten kształt krzyża nie był i znany i nikogo to nie interesowało. Tak, tak było w książce, ale ciekawe książki w Redusie w Petersburgu były na temat krzyża, że to ludzie nawet nie wiedzieli, że takie książki, potem one leżały. Ktoś je podbierał, ale one raczej nie były wypytywane. Ale ile wiedzy ciekawej, że w ogóle Helena nie interesowała się tym, co miała w skrzyni. A przecież chyba każdy wie, co tam ma w tej skrzyni, nie? Wszędzie mógł wystąpić Michał Pazdan, obrońca Legii z magazynu. A oni z tym krzyżem tutaj skakują przed nos ludziom z tą swoją pseudogorliwością, bo nic innego w sercu nie mają. Boga nie mają, tylko ten krzyż pokazują. A czy w drewnie będzie ta twoja wiara, symbol twojego przekonania, jakiejś wiedzy? No chyba nie. No bo tu się ciężar reklamują, ale musi skołać widzieć, bo to jest symbol janino-pogański, symbol tego wieku. Nawet miał cel Konstanty Wielki, 312 rok, w tym znaku, że księżyc miał. Nawet miał sen. No dorobili, ale ten sen, a więc w 200 roku nie było tego w drugim wieku czy trzecim. Bo to skoro jest czwarty wiek, 312 rok, to to było dobawione. Najważniejszych fotografii każdego z 10 fotoreporterów, którzy byli akredytowani na nie było tego wcześniej. Teraz karkołomne trochę zadanie, żeby... Tak samo jak święta Helena nie zaglądała do skrzyni, bo ona nie miała żadnego kultu, potrzeby kultu. Również o bohaterach, którzy tam walczyli o laury i o swój świat. Narzędzie tortu, to nie wiem, czy to jest takie ciekawe zaglądać, jakby twojego ojca rozstrzelali rewolwerem, czy byś ten rewolwer powiesiła na ścianie, chciła, kłaniała się, przed tym klękała, całowała, to chyba byś tego nie robiła. Skoro to narzędzie tortu, narzędzie zbrodni, o tym zapomnieć, o tym nie, a on to ciągle i powstał symbol pracy. Dopiero muszę przyznać, że w wielkim formacie te zdjęcia wyglądają dobrze te i można odkryć pewne nie szczegóły, zajmą, których nie tematem. Widać na ekranie monitora czy tak, takie mądre, to niech się zajmą tym tematem, to już obrazów. Świadkowie chyba dawno to rozwiązanego. Profesor Egipcie był 15 lat, znalazł mi amulet u Wacława Ramieni. W Muzeum Etnograficznym piękna wystawa, jakie piękne krzyże przywieźli z Afryki. Wcale, ani to do Chrystusa podobne, ani Chrystusa nie musiał. Wszystkie krzyże pokazują radość, nawet w tej rywalizacji, kiedy jestem nad tą przeszkodą, mam uśmiech na twarzy. Dawno nie żyjący tam ze czterech profesorów, no Wacław Korabieli, on napisał książkę z Adami Amuletu. 15 lat był w Egipcie i badał krzyż. Są momenty złości, dramatu, a akurat te moje zdjęcia przedstawiają mnie. I okazało się, że on pisze w książce słowo krzyżować w Biblii, oznacza raczej rozciąganie na palu i to nie wiąże się z żadnym kultem, żadnym chrzczeniem ciała, absolutnie nie, to jest dobawione potem dla potrzeb połowy, ciemnoty, ślepoty, głupoty, a średniowiecze to podtrzymało i kultywowało. Było bardzo potrzebne to średniowiecze. Ciemni ludzie przejęli coś, co ktoś wziął z mroku, a teraz najwyższy czas, ale im się nie chce, bo są inne tematy. Ja był pod krzyżach, żeby człowiek się nie zajmował. Które nawiązują do Krystyna Pawłowicz, jaka mądra. Ona nie będzie się zajmowała tematem ulicy, dlatego to się wzięło z pogaństwa. Jak to się wzięło w swojej religii? Po co ty to wiesz? Po co ty temu przytakujesz? Skoro ani logiczne, bo 1 dodać 1 dodać 1, co jest? To jest 1. Fantastyczne zdjęcia. Kuby, a ty sa dzisiaj nie ma na tej wystawie? Ale u nich 1, bo to jest tajemnica świętej komunii. 1 dodać 1 dodać 1 dodać 1, staramy się robić. No nieskromnie właśnie powiem, że również na wystawie mam takie zdjęcie uchwyconego Mohameda Faraha, kiedy cieszy się po zdobyciu 4. złotego medalu olimpijskiego. Jak za również Piotrka Małachowskiego. Bardzo nietypowy sposób zdjęcie wykonane. Wyczekałem moment, kiedy Piotrek właśnie się cieszył, a ponadto jeszcze układ słońca, światło cienia, spodobało, że to zdjęcie ma bardzo fajny klimat. Mnie się bardzo podoba. Jeśli
chodzi o zagranicznych sportowców, no to jeszcze z tych supergwiazd trzeba wymienić pływaka amerykańskiego Michaela Phelpsa, no i sprintera jamajskiego Usaina Bolta z tymi złotymi butami, z tą jamajską flagą, no w uśmiechu. To zdjęcie jest mojego kolegi Adama Warżawy. Faktycznie te trzeba było tutaj uwiecznić, unikalne buty. Michaela też chcieliśmy pokazać. Tam są takie smaczki, na przykład na ciele Michaela Phelpsa są ślady po bańkach, czyli w pewnym sensie jakimś wspomaganiu, jakąś nowość na igrzyskach. Niepełnosprawne oko właśnie sobie ten szczegół odkryje. Czy panowie fotoreporterzy nie czujecie się osaczani przez te miliony fotoreporterów komórkowych, przez te miliony wykonywanych? Jest pewna zazdrość o łatwość tej technologii. Czy jednak telefonem robi się fotki, a zdjęcia robi się aparatem. A wystawę zdjęć można oglądać w Centrum Olimpijskim do końca. Parę Bałała, Naczelna Redakcja Sportowa Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dostosowania dzień, to wszystko są takie rzeczy, które będą wywoływały protesty. Wczoraj w tłumie podniósł się taki okrzyk, idziemy na Sejm, idziemy na Sejm. I ze sceny bardzo tonowały nastroje, mówiono, nigdzie nie idziemy, zostajemy tutaj, to jest pokojowa manifestacja, to jest manifestacja demokratyczna, w związku z tym trzymamy się reguł ustalonych wcześniej z policją i udało się jakoś opanować pogodę na nastroje, ale mimo wszystko dziękuję. Miesięczny tłum poszedł wieczorem pod Sejm. Była wielka mobilizacja u policji, w związku z tym naprawdę nie należy lekceważyć tego gniewu w tej właśnie konkretnej sytuacji. To jest kwestia naprawdę wolności i podstawowych praw człowieka, kobiety i funduszu pracy oraz umorzenie pożyczek do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To część zmian, które ma wprowadzić ustawa okołobudżetowa. Jej projektem zajmie się dziś Rada Ministrów. Ekonomista Domu Maklerskiego mBanku Kamil Maliszewski mówi, że taka porządkująca ustawa jest potrzebna każdemu rządowi. Może spowodować coś w rodzaju wykonywania ustawy budżetowej. One są ze sobą tak naprawdę nierozerwalnie związane. Oczywiście ona może być pewnym elementem szerszej całości, w której emocje trzeba nowelizować bardzo wielu poszczególnych drobnych Prawa i Sprawiedliwości powoli się ochładzają. Pamiętajmy o jeszcze jednej kwestii, że akurat ludzie młodzi to są ludzie, którzy w najmniejszym odsetku chodzą do wyborów. W tym sensie to projekt ustawy okołobudżetowej przyszłoroczny budżet może oszczędzić łącznie około 2 miliardów złotych. To jest bardzo ważne. Tylko funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie w Szczecinie. 40-letni Robert M. pseudonim Jokej i 25-letni Remigiusz G. są członkami środowiska pseudokibiców. Wszyscy oni i trzeci podejrzany, który ukrywa się poza granicami kraju, mieli skatować kibica innej drużyny. Zatrzymanie to efekt intensywnych działań policji zmierzających do rozbicia środowiska przestępczego pseudokibiców. Uwolnienie chuliganów w Szczecinie przejawiały się w ostatnim roku wieloma bójkami, kończącymi się licznymi obrażeniami. W lutym zamordowano jednego z pseudokibiców Krzysztofa S. Ostatnim brutalnym pobiciem było szybkowe skatowanie pałkami teleskopowymi 26-letniego Marka G. Mężczyzna miał otwarte złamanie kości pod udział, liczne urazy głowy i rąk. Mimo to nie chciał współpracować z policją. Śledztwo pozwoliło jednak szybko wskazać jednego z sprawców, których zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego. Na razie trafili na 3 miesiące do aresztu. Mogą spędzić w więzieniu nawet 8 lat. Ostatni podejrzany uciekł za granicę. Mariusz Wiśniewski, Polskie Radio. O 3 w nocy naszego czasu debata kandydatów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. W telewizyjnym pojedynku zmierzą się demokrata Tim Kaine i republikanin Mike Pence. Debata kandydatów na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych odbędzie się na Uniwersytecie Longwood w Virginii. To właśnie z tego stanu pochodzi partner Hillary Clinton, 58-letni Tim Kaine, który był gubernatorem, a potem senatorem z Virginii. Jego rywalem będzie konserwatywny gubernator stanu Iowa, 57-letni Mike Pence. Debata potrwa 90 minut. I będzie mieć podobny format do pierwszej debaty Donalda Trumpa i Hillary Clinton, którą obejrzała rekordowa liczba 74 milionów Amerykanów. Tym razem jednak nikt nie spodziewa się rekordu oglądalności. Tym bardziej, że tego samego wieczora rozpoczyna się finałowa manga rozgrywek ligi baseballa. Mieliśmy dzisiejszego pojedynczu jest mniej niż temat kandydatów na prezydenta. Jest jednak potrzebne, że jednym z głównych tematów dyskusji będzie
tylko jedno, czy PiS ma rację, czy nie ma racji z pewnego punktu widzenia, czy proponuje w Sejmie projekty słuszne, czy niesłuszne. Dopóki nie ma tego rodzaju konkurencji, która jest zdolna pociągnąć za sobą ludzi, dopóty nie może to, co mu się podoba. Dlatego tak bardzo ważne jest odzyskanie wiarygodności przez opozycję i dlatego tak ważne są te konwencje programowe, które ostatnio miały miejsce, niezależnie od tego, czy jesteśmy z tym programem zadowoleni, to przejęcie ogólności w Polsce w stosunku do tej proponowanej przez PiS-u jest tak aktualnie najważniejszym zadaniem opozycji. Oczywiście nie możemy nas patrzeć. Wszystko jedno dlaczego? Czy chodzi o 500+, czy o 500? Nie, to jest za łatwy obraz. Obok czego to ja daj głos teraz. To było tylko uproszczenie. Wielkie myśli. Właśnie to przywołane 500+, prawda jest taka, że przynajmniej w mojej opinii PiS-ma w tej chwili po tym niespełna roku rządu za chwilę roku cały czas ma po swojej stronie dosyć silne argumenty, no bo tak, tu mamy czarny protest, tam mamy Trybunał Konstytucyjny, to się wszystko dzieje. Mam trochę też takie wrażenie, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego już tak wszystko skurzydniała, że nie jest już taka bardzo trendy. A ja się codziennie nie budzę, myśląc o Trybunale Konstytucyjnym. Nie, no to ja będę na to radzić. Może dzisiaj z tej statystyki. W każdym razie właśnie nie ma ważniejszej sprawy. Ale Szymon Hałka po swojej stronie wydaje mi się na tyle świeże argumenty pod tytułem 500+, Mieszkanie Plus, czy inny program dla młodych, a za chwilę zawsze może wyjść z kolejnym super ministerstwem dla premiera Morawieckiego i zrobić wielkie bumy i wszystkie inne rzeczy na chwilę przynajmniej. Platforma zapowiada, że zlikwiduje CPH. Wydaje mi się, że póki PiS nie pogubi się w tej narracji, co chciał dać i co daje i pokaże, popatrzcie, myśmy to zrobili. Obiecywaliśmy 500+, realizujemy 500+, zaraz będzie ten problem skończyć na te pieniądze. Do tego czasu nawet tak silne protesty różnych tych grup, o których tutaj mówiliśmy, i zawodowych, i społecznych, wypełnienie regionu stanie występami różnych muzyków. Nie ma specjalnego zagrożenia, co do tego, jeżeli ale stanowi orkiestrą, nie dzięki sobie, że tak mądrze to wymyślać, byłby Tomek. Tylko dlatego, że niestety są to dzieci niepełnosprawne i mają swoje humory. Nowacką, związki zawodowe, prywatną inicjatywę, kobiety i mężczyzn. I będziemy mieli ten podział 50 na 50. Bo Jarosław Kaczyński wierzy, że w ten sposób się wygrywa wybory. Że ma dwie wielkie platformy, swoją i nie swoją. A potem jest ryzyk fizyk, który na tych platformach urośnie niż rzucając na duchę. A to obie muszą być wielkie. Nie, ale PiS będzie wielki, tylko wtedy będzie wielka opozycja przeciwko niemu. Tak było, jest bardzo mocno. Ta ostatnia teza jest zdecydowanie prawdziwa, ponieważ siła Jarosława Kaczyńskiego leży w strachu jego wrogów. To znaczy, oni się go tak bardzo boją, że demonizują go tak bardzo, że potem nie są w stanie go pokonać, ponieważ wydaje im się tak wszechpotężny. Natomiast błędy są bardzo ważne i one są katalizatorem zmiany, ale pamiętajmy, że zarówno Tusk w 2007 roku, jak i Prawo i Sprawiedliwość w 2015 mieli potężne opowieści na temat tego, jak ta Polska powinna wyglądać, mimo tego, że tak aktualnie nie wygląda. I to również teraz słyszeli w tej chwili opowieści PiS-u, że prawa obecnie nie wyglądają. Ale co to ma za znaczenie? To w ogóle nie o to chodzi. Dobra Państwo, co ma znaczenie? Znaczenie mają informacje, które teraz zarzuca rządowi, że... Anatomin właśnie. Kuratia Tokes. Nie by tak powinno być, ale jednak... Zaczęła musi być Warszawa poszatkowana, bo jak była linia F, łączyła całą Warszawę praktycznie na program tylko wstało z tego dzisiaj PiS, tylko do pracy Leńskiego. Jedzie i dalej nie. Znowu oleje na lazurową niebo. O, widzę resztki cen. No, będzie nastąpiła konsumpcja w sklepach.
Trybunał, dokładnie zdawali sobie sprawę z tego, że ustawa Platformy Obywatelskiej z roku 2015
Wyborczego. To psucie państwa, to jest cytat z wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. A więc sędziowie wiedzieli, że prawo jest łamane, łamana jest konstytucja, ale nie reagowali. Czy pani zdaniem powinni zareagować, czy o tym to świadczy? Oczywiście, że powinni reagować, jeżeli nie czuli uwagę miejsca, w jakim zasiadają, to powinni reagować. Natomiast to świadczy o tym, że instytucja ta jest upolitycznioną instytucją, że ten establishment, grunty rzeczy, jest specjalnie się tak naprawdę przyjmował, jak funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny, tylko później się opowiedziało przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Świadczy to niestety o kiepskim wymiarze sprawiedliwości, o wyborcy sądowniczej, która w Polsce jednak nie uporała się z administracją. Kolejne posiedzenie Sejmu. Posłowie rozpoczną pracę nad obywatelskim projektem ustawy zakazującej handlu w niedzielę. W planach jest też pierwsze czytanie rządowego projektu dotyczącego jawności oświadczeń majątkowych sędziów i obowiązku publikowania ich oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej. Blisko 150 razy interweniowali strażacy podczas ostatniej doby. Najwięcej interwencji z powodu intensywnego deszczu było w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i śląskim. W Międzystrojach na Pomorzu Zachodnim dziś zjazd kresowych żołnierzy Armii Krajowej. W programie wydarzenia jest m.in. msza święta, a także odsłonięcie pomnika poświęconego żołnierzom AK z kresów wschodnich. Najważniejsze wydarzenia, którymi żyje świat, o nich teraz powiemy, studium Magdalena Stajec, to naczelnej redakcji publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia. Dzień dobry. Zaczynamy od zawieszenia relacji USA-Rosja w sprawie Syrii. Co doprowadziło do tej decyzji? No, przede wszystkim sytuacja niedopełniania zapowiedzi Departament Stanu, amerykański Departament Stanu nie wypełnienia przez Rosję tych zobowiązań, które przygotowała właśnie w sprawie rozwiązania konfliktu w Syrii. Wcześniej John Kerry wspominał, że może dojść do zerwania tych bilateralnych kontaktów z Rosją w sprawie Syrii. Wczoraj potwierdził to Departament Stanu w słowach swojego rzecznika. Zdaniem Amerykanów Rosja nie wiązała się z działań humanitarnych czy dostarczania pomocy do oblężonych miejsc, a także tu cytat, okazała się niezdolna do zapewnienia, że popierany przez nią syryjski reżim wstrzyma bombardowania pozycji umiarkowanych rebeliantów. Wręcz przeciwnie, jak twierdzą Amerykanie, Rosja i syryjski reżim zdecydowały się iść dalej drogą militarną. Tutaj, i to też mówią bardzo wyraźnie Amerykanie, po prostu cierpliwość Stanów Zjednoczonych wobec Rosji się wyczerpała. Departament Stanu również sprecyzował, że nie oznacza to zerwania wszelkich kontaktów z Rosją, także w sprawie Syrii. Tutaj chodzi przede wszystkim o te kontakty, które miały zostać ostatnio rozwinięte, miało zostać utworzone takie specjalne centrum koordynacyjne amerykańsko-rosyjskie, które miałoby właśnie pomóc we wspólnych działaniach w walce z państwem islamskim, tak zwanym państwem islamskim i w ogóle koordynacji działań w Syrii.
centrum miało powstać w Szwajcarii, nie powstało i teraz jako Amerykanie, nie, amerykańscy wysłannicy wracają do domu właśnie ze względu na zerwanie tych stosunków. Powrót jest jakby do tych relacji wcześniejszych i stosunków wcześniejszych jakichś kanałów wojskowych, które zostały utrzymane, ale oczywiście Rosjanie nie pozostaje tutaj bez komentarza. Moskwa twierdzi, że to nie jej wina, że to jest wina samych Amerykanów, że to Amerykanie nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Co więcej, Rosja stwierdziła, że z kolei zerwie współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o utylizację plutonu. Tam chodzi o tonę plutonu, które miały być zniszczone. Ta współpraca również została zerwana. Także widać ewidentnie, że te napięcia między Rosją i Stanami Zjednoczonymi cały czas rosną właśnie do tego powodu. Skupmy się teraz na samych Stanach Zjednoczonych. Przed nami debata przedwyborcza kandydatów na wiceprezydenta USA, Christina Kane i Mike'a Pence'a. Jakie emocje towarzyszą w temu starciu? A co ciekawe, są to emocje dużo mniejsze niż emocje, które były związane z tą pierwszą debatą kandydatów na prezydentów, czyli Donalda Trumpa i Hillary Clinton. Na tą pierwszą debatę wszyscy bardzo mocno czekali. A teraz wydaje się, co można przeczytać w amerykańskich mediach, chyba niewielu Amerykanów tak naprawdę zna nazwiska i imiona wiceprezydentów, bo są to osoby dość nieznane poza swoje własne stany, czyli gubernator Mike Pence z Indiana oraz senator Tim Kaine z Virginii. To są osoby, które być może są kompetentne i takie komentarze również się pojawiają, a są to osoby zupełnie zwykłym Amerykanom nieznane. Dlatego też te emocje, tak jak mówisz, tak jak pytasz, w związku z tą debatą są bardzo niewielkie. Mówi się nawet, że są najniższe emocje, najniższe oczekiwania przed taką wiceprezydencką debatą od 40 lat. Podobnie było w 1996 roku, jak ścierali się albo jak KEM. Więc tutaj te emocje są niewielkie, aczkolwiek pewnie niektórzy Amerykanie zdecydują się włączyć telewizor, żeby tę debatę zobaczyć i też zobaczyć, jak kandydaci na wiceprezydentów odnoszą się do swoich własnych kandydatów, ponieważ można się domyślać, że chociażby wiceprezydent, który jakby jest w samym pikecie z Donaldem Trumpem, będzie trochę musiał jednak bronić Donalda Trumpa i być może odświeżyć jego wizerunek tym, dla których jednak on jest zbyt kontrowersyjny, albo którzy są jeszcze niezdecydowani. Tutaj mogą się pojawić między innymi pytania o kobiety, bo to są również jedne z dość dużych zarzutów wobec Donalda Trumpa, czy podatku, bo to jest ta ostatnia sprawa, która wypłynęła za pośrednictwem New York Timesa, że Donald Trump przez wiele lat nie płacił podatków, co oczywiście skrzętnie wykorzystała Hillary Clinton. Ja też patrząc na tę debatę kandydatów na wiceprezydentów, może to zainteresowanie jest gdzieś wypadkową, ale też postrzeganie stanowiska wiceprezydenta. Czy może Amerykanie doceniają to stanowisko, wiedzą, z czym się wiąże, jaka odpowiedzialność? Być może tak, ale z kolei wydaje się, że tutaj, jeżeli chodzi o zainteresowanie, to główną rolę jednak odgrywa sylwetka takiego kandydata, ponieważ gdy kandydatką była chociażby Sarah Palin, wtedy dużo więcej uwagi przywiązywali się do tego, co ona mówi, często też podważając to, co ona mówiła. Natomiast bez wątpienia tutaj jednak sylwetki bardzo wyrazistych osobistości, jakimi są przede wszystkim Donald Trump, ale również Hillary Clinton, po prostu przyczyniły ich kandydatów na wiceprezydentów. Strasburg przed nami sesja Parlamentu Europejskiego, a na tej sesji m.in. ratyfikacja porozumienia klimatycznego. No i pytanie, co to oznacza dla Unii, co to oznacza dla Polski. To jest kolejny element tego procesu ratyfikacyjnego. Wiemy, że ministrowie państw członkowskich zatwierdzili to porozumienie klimatyczne, które zostało zawarte w Paryżu. Teraz czas na Parlament Europejski, na europosłów. Ta ratyfikacja rozpocznie się o godzinie 12 przy udziale oprócz samego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, także sekretarza generalnego ONZ Pan Ki-moona, będzie również szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, komisarz odpowiedzialny za zmiany klimatyczne Miguel Arias Caete oraz była francuska ministra do spraw ekologii Ségolène Royal. I tak jak mówię, to jest kolejny element tego procesu. Wiemy, że tam trzeba przekroczyć pewien punkt, tak żeby to porozumienie weszło w życie. Mówię o ratyfikacji w poszczególnych stronach tego porozumienia, w poszczególnych krajach. Unia Europejska jako całość również ma taką kompetencję, żeby to porozumienie
związku z czym Prawo i Sprawiedliwość uchodzi na sucho, robienie rzeczy, które Parlamentu Europejskiego. Wcześniej Europejczycy będą rozmawiali m.in. o pomocy dla osób, które są oskarżone w procesach na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Będzie również o handlu pewnymi towarami, które mogą być używane do tortur czy też do kary śmierci. Będzie również debata o sytuacji w Grecji, o tym, jak tam wdrożone są reformy, jakie są dalsze perspektywy i wdrażania sytuacji w Dale, czy ostatnim dość głośnym skandalu Bahamalic. Czyli bardzo intensywna sesja Parlamentu Europejskiego, wiele ciekawych tematów, skoro tych ciekawych, niezwykle ciekawych tematów, to przenieśmy się do Hiszpanii. Dziś Ewa Wysocka już troszeczkę tajemnicy rozwijała. Chodzi o rozpoczynający się proces w sprawie jednego z największych skandali korupcyjnych w historii Hiszpanii. Tak to jest tytułowane. No ale to jest afera nie tylko finansowa, ale też polityczna. To na ławie oskarżonych. Rzeczywiście to jest, jeżeli już mówimy o emocjach, to jeżeli życzę do tego, to są z pewnością sprawy, które akurat w Hiszpanii budzą bardzo duże emocje, ponieważ dotyczą partii rządzącej, czyli partii rządowej premiera Mariano Rajoy. Korupcja to w ogóle problem tej partii, który uniemożliwiał utworzenie i nadal uniemożliwia utworzenie rządu przez Mariano Rajoy. Bo wiemy, że socjaliści, czyli ta druga największa partia w parlamencie, właśnie ze względu na oskarżenia, na zarzuty związane z korupcją, nie popierali utworzenia rządu Mariano Rajoya, chociażby w tym ostatnim podejściu, czyli pod koniec sierpnia. Również ta korupcja była powodem, dla którego mniejsza partia, czyli Ciudadanos, zażądała utworzenia takiego, podpisania takiego paktu antykorupcyjnego przez partię ludową. Jeśli miałaby właśnie Ciudadanos popierać tę partię w utworzeniu rządu, tak się właśnie stało. Więc widać ewidentnie, że to już od kilku lat, bo to też nie jest problem nowy, korupcja i ten problem zżera partii ludową. Choć tutaj trzeba zaznaczyć, że to jest problem nie tylko i wyłącznie partii ludowej, ale także socjaliści mają wiele na sumieniu. Ale wracając do partii ludowej, tutaj chodzi o tak zwany case Butel. To jest jedna z największych afer skandali korupcyjnych, która dotyczy właśnie partii ludowej. Tam chodzi o korupcję, o pranie brudnych pieniędzy, jak również o unikanie podatków. Pewna sieć przedsiębiorców skupiona wokół mężczyzny, który się nazywa Francisco Correa, miała płacić politykom partii ludowej za to, żeby w sposób korzystny dla nich tworzyła prawo i pracowała nad przepisami. I teraz Trybunał będzie miał okazję tym właśnie się zająć. Tam na ławie czy też osoby, na które wciążą takie zarzuty, to są prominentne osoby z partii ludowej, między innymi były skarbnik tej partii, Barcenas, też była minister zdrowia Anna Macha, ale jest sobie dużo więcej innych osób, które na które wciążą tego typu zarzuty. No i tutaj bez wątpienia Hiszpanie będą patrzyli na ten proces właśnie też w kontekście dalszych perspektyw utworzenia rządu Mariano Rajoy. Na razie nie składa broni i takie zamiar również cały czas ma. Najważniejsze wydarzenia, którymi żyje świat, niż Magdalena Stajewska z Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to proszę pamiętać o debacie poranka. Dziś będziemy rozmawiać o Brexicie. To był poranek w Polskim Radiu 24. Za uwagę dziękuję. Aleksandra Kozera. Znowu zabrakło czegoś, co by było pokazaniem, że mamy pomysł, że wiemy, co robić, że umiemy przekonać Polaków, że przemyśleliśmy dawne błędy, że wiemy doskonale, że propaganda sukcesu ekonomicznego i budowy tysiąca autostrad, tysiąca kilometrów autostrad nie pomoże. Zapraszamy! Platforma po raz kolejny udowodniła, że nie wyobrażam sobie, że na pewno... Przestań. Nie może ograniczyć.